Dzień dobry, moje kochani. Mówiłem, że 2-3 tygodnie nie będzie kopania, ale nie znaczy to, że nie będzie filmu. Przyjechaliśmy na rybki, dzisiaj może jakiś karaś, może jakiś linek, zobaczymy, może jakiś karpik. A fajnie, bo jest podwójne zadowolenie. Zostajemy na noc, także będzie się działo. Zaraz wam przedstawię, z kim jestem. Także za parę minut zaczynamy wędkowanie. Misza, Witali, piękny stawek, piękny dzionek bez deszczu, także bierzemy się za łapanie, rozwijamy sobie sprzęcik. Wyrzucamy zestawy, a co będzie, no to zobaczymy w dalszej części tego filmu. Moi kochani, wędeczki zostały wyrzucone, miejsce przepiękne. A jak wam powiem, że brakowało mi tego. Na burze się zbierało troszeczkę, ale przeszło. Także jak powiedziałem na wstępie, zostajemy na noc. Mamy tutaj karpia, mamy lina, mamy karasia. Wędkarzy dużo nie ma. No staw taki niby hodowlany, ale można powiedzieć, że takie dziki stawik. Wędeczki zarzucone, atmosfera piękna. Potem jakiś grillek. Czego w życiu więcej trzeba? No chyba niczego, mi się wydaje. Super towarzystwo. Ekstra. Oby do pierwszej jakiejś fajnej, zacnej rybki. Widać, chodzi ta rybka wierzchem, ale jak mówię, strasznie było w dzień gorąco. 33-35 stopni. Jest godzina teraz 6. Posiedzimy, zobaczymy, zanęcimy i byle czekać na jakieś fajne branka. O, tutaj kolega obok ma ładną rybę, ale w kapelonki mu weszła. Weszła w lirię, miejmy nadzieję, że ją wyholuje. Albo karpik, albo linek. Zaraz zobaczymy, nie wiem, czy dobrze będzie stąd widać. Ale piękne branie, śliczne branie było. Pan miał założony dzwoneczek, dobrze słyszeliśmy. Przepraszam, że mówię tak cicho. Pewno ma jakiś akwen wodny, nie za duży. Po prostu, żeby było miło, żeby sobie nie przeszkadzać, ale walczy, walczy. O, rybka się nie poddaje, to jeszcze potrwa chwileczkę. Widzę, żeby pan miał tam podbierak. Witali, ładna ryba. No. I zaraz podbieramy. Będzie świetnie widać tak. No chyba czas na nas teraz, moi drodzy widzowie, żeby cokolwiek tutaj złowić. Karpek. Nie wiem, czy będziecie dobrze stąd widzieli, moi drodzy, ale jest karp. Super. Piwtoraczka żelazna. Proszę bardzo. My tutaj sobie rozmawiamy. A Misza pięknego karasia złapał. Super. Kurwa. Piękny karaś. Zobaczcie, moi kochani, te kolorki. Cudowny, przepiękny karaś. Misza, super. Super robota. Dobra robota. Piękny karaś. Zaczyna się dziać, super, ale piękny karaś. No to muszę powiedzieć, moi drodzy, że morale wzrosły. Piękny karaś, a zaraz wam pokażę, bo tutaj my się przygotowaliśmy, to nawet ostro. Już odwracam kamerkę i wam pokazuję szybciutko. Moi drodzy, żeby nie było, że przylecieliśmy tylko rekreacyjnie, różnego rodzaju zanęty, kukurydze, atraktory. Mamy białe robaki, mamy czerwone robaki. Także jesteśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowani. Tutaj taka nowość, jeszcze na to nie łowiłem, pływające, czoskowe? Czoskowe przynęty. A to z Polski, da? Kawie, nie, ja, z Polski. Nie, to baneczka z Polski. A to baneczka. Tak, to kochani, tylko jest słoik z Polski, a tutaj są pływające czoskowe. To jest ala takie styropianek, ale fajnie pachnący. Będziemy próbować, mamy całą noc przed sobą, będziemy próbować. Zakinę ten, typa, na
potrzebne branie na spławiczek. Muszę go namierzyć, poczekajcie. Mam nadzieję, że widzicie. Jest coś. Co tu mamy tutaj? Karasek malutki. Dobra, już go odpinamy. Zobaczcie, mały karasek. Jedli. Super. Ще останній раз, як я був в спілці, знайшли невода якраз поперек. І зловили тільки одного. Якраз отакий його. 18 кілограм. А їх там, ну капець, часом літом виходив, так перепригували так, що то капець. No, ми, мої кохані, собі тут власне зачалися учтувати, а Міша колейний карасик. Зобачте, кохані. Буде уха. Є карасик. Пєкне. Бурюха. Ну, Мішаня, за карася. Давай. Nie nagrałem wam, moi drodzy, wczorajszego podsumowania z rybek, ale było przepięknie. Słońce dawało nam rano bardzo popalić. Ponad 2 kg pięknych karasi, a powiem wam, że nie złapałem karasia przez ponad 20 lat. Także było naprawdę super. Mam nadzieję, że wkrótce kolejne rybki, no jakieś wykopki już niedługo. Trzymajcie się, pozdrawiam.